Michael Lerner nie żyje, aktor znany Godzilli miał 81 lat. Znany m.in. dzięki Godzilli aktor Michael Lerner nie żyje. Smutna wiadomość podał w niedzielę bratanek aktora Sam Lerner, który opublikował na Instagramie długi wpis poświęcony pamięci swojego wujka. Straciliśmy wczoraj wieczorem legendę. Trudno opisać słowami, jak wspaniale był dla mnie mój wujek, Michael pisze na wstępie Sam. Najbardziej znana rola w dorobku Lernera pozostanie ta w filmie Elf u boku Janesa Caana. W tej komedii Villa Ferrella z 2003 roku wcielił się w szefa głównego bohatera, który zadał od niego doskonałej ksiaski dla dzieci. Miał też wiele osiągnięć w swojej wcześniejszej karierze. Pojawił się w takich produkcjach jak Blankhecks, Nefsies, Harlem Nights, For Real Horror Horror, The Hot Squad, Celebrity czy Poważny Człowiek. Grał też w blockbusterach Godzilla i 10 Men, Przeszłość, która nadejdzie. Widzowie mogli go oglądać również w serialach telewizyjnych, m.in. The Brady Bunch, The Good Guys, Iron Side, MSH, The ODD Couple, Starsky i Hutch, The Rockford Files, Barnaby Jones, Hill Street Blues, Melba, Opowieści Skrypty, Cour to Use, Clueless, Kingdom Hospital, Law i Order, SVU, Matumbo Goldberg czy Glee. Inspirował mnie i sprawił, że zakochałem się w aktorstwie. Był najfajniejszym, najbardziej pewnym siebie, utalentowanym facetem, jakiego znalem, i fakt, że był moim krewnym, zawsze sprawiał, że czułem się wyjątkowy. Każdy, kto go poznał, wie, jak szalony był, w najlepszym tego słowa znaczeniu. Miałem wielkie szczęście mogąc spędzić z nim tyle czasu, napisał Sam Lerner, który również jest aktorem. Powody śmierci aktora nie zostały podane do publicznej wiadomości. Michael Lerner odszedł w wieku 81 lat.